Dzień dobry. Tytuł filmiku: mecz otwarcia, potem mecz o wszystko, mecz o honor. Taki troszeczkę złośliwy ten tytuł mój dzisiejszy, no ale adekwatny, bo jesteśmy, znaczy mam nadzieję, że póki co adekwatne, ale wszystko się zmieni jednak na lepsze. Jesteśmy po pierwszym meczu Polaków na Mundialu w 2018 roku. 19 czerwca. Niestety przegraliśmy 2-1. Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Tak się kiedyś śmiali fani polskich siatkarzy, że tak poczynają sobie na każdym turnieju niemalże, na jakim są polscy piłkarze. Podczas gdy na przykład polscy siatkarze grali mecz otwarcie, potem grali mecz o wyjście z grupy, a ostatni mecz to był mecz o pierwsze miejsce. Jesteśmy po tym pierwszym meczu. Najgorszy nie jest wynik wcale. Słuchajcie, to są mistrzostwa świata. Już na tym mundialu przegrali Niemcy. Argentyna jedynie zremisowała z Islandią. To się zdarza. Tutaj nikt nikomu za darmo zwycięstwa nie da. Gorszy jest styl, jaki nasi piłkarze zaprezentowali, gdzie właściwie mało jest punktów, które dawałyby jakąś nadzieję. Powiem tak. Początek meczu rodzący, powiedzmy, tak myślałem sobie, że Polacy grają taką wyrachowaną piłkę, że chcą tak wyczekać Senegal, że jeszcze za chwilę pokażą, co potrafią, że chcą tutaj swoich przeciwników zmęczyć. Nawet po pierwszej połowie miałem jeszcze nadzieję, stracona bramka, ale w taki sposób wszyscy widzieli jaki. Natomiast wszelkie moje nadzieje na dobry wynik skończyły się w pierwszych minutach drugiej połowy, gdzie było widać, że no to już jest czas, że warto coś na tym boisku zrobić. No niestety nasza gra nie wyglądała lepiej niż w pierwszej połowie. Zmiany, za bardzo tutaj zmiana Benarek wszedł za Ciąka, całkiem nieźle tutaj Benarek się pokazał. Pozytywna rzecz to jest też występ tutaj Dawida Kownackiego, który faktycznie tutaj wszedł w momencie takim już groźnym, niebezpiecznym, kiedy już przegrywaliśmy, kiedy nasza gra się nie układała. Tutaj Dawid Kownacki pokazał, że ma odwagę, że kilka było takich lepszych jego zagrań, strzał nawet na bramkę. Jest pozytyw. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to ja tam nie widziałem Polski z ostatnich lat. Polski z ostatnich lat tutaj Adama Nawałki było. To był po prostu słaby mecz. Łukasz Piszczek słabo. Robert Lewandowski ile strzałów na bramkę oddał? Dwa. Nie chcę się tutaj pastwić. Nie o to chodzi, żebym się pastwił. Może to jest tak, że zły dzień. Takie mecze są przecież. Polska-Dania 4-0. Czy to świadczy o tym, że Polska jest tak słaba? Przecież nie. Potem jeszcze przecież Polacy zagrali. Grywali dobre mecze. To się po prostu zdarza, tylko wynik, czym innym jest wynik. Tutaj każdy na te mistrzostwa przyjechał z chęcią wygrania ich, albo przynajmniej z taką chęcią, żeby zajść jak najdalej. Natomiast bardziej martwi styl. No i też przypomnijmy sobie, to jest piłka nożna, za to właśnie ją lubimy. Przypomnijmy sobie mecz Polska-Niemcy, ten legendarny mecz Polska-Niemcy sprzed prawie już 4 lat, gdzie Niemcy zagrali całkiem dobre spotkanie, no ale nie wchodzi, po prostu no, nie dali rady strzelić bramki. My ten mecz wygraliśmy 2-0 i to zbudowało tą drużynę, tak? Zbudowało drużynę Adama Nawałki. Adam Nawałka stał się przez to legendą polskiej piłki. Takie mecze się zdarzają. Jeszcze przed nami dwa mecze. I tu nawet nie chodzi o to, żeby się śmiać, że teraz mecz o wszystko, potem mecz o honor, bo jeżeli Kolumbia też przegrała z Japonią, nikt się tego nie spodziewał, tak? Tak mi się wydaje, wiadomo, że Japończycy chcieli wygrać, natomiast raczej cały świat spodziewał się, że
że to Kolumbia wygra. Ważniejsze jest to, co będzie później. Jednak w tej kadrze jest więcej zawodników niż 11. Jeszcze można zrobić parę zmian, jeszcze można tutaj troszeczkę namieszać, jeszcze można wystawić Glika w meczu z Kolumbią bądź w meczu z Japonią. Jeszcze dużo można poprawić. Jeszcze możemy zagrać dobre mecze. Być może nie wyjdziemy nawet z grupy, tak? Ale jeszcze można się naprawdę z dobrej strony pokazać, jeszcze pokazać, że jesteśmy zespołem, jeszcze zagrać dobre mecze i nawet odpaść, ale po walce. I dzisiaj też mogliśmy przegrać ten mecz 2-1, ale gdyby było widać, że nasze zaangażowanie, że ta drużyna gra dobrze, że po prostu przypadkowo straciła te bramki, a no nic nie wchodziło. Nic nie wychodziło, powiedzmy, pod bramką Senegalu. Wtedy można byłoby to, powiedzmy, dawałoby to nadzieję, można byłoby to wybaczyć. Ale tak nie było. Tutaj właściwie pozytywów było niewiele. No i co? No i tutaj pojawiają się takie komentarze, bo mam swoje przemyślenia, natomiast tutaj bardzo zachęcam, żeby obejrzeć filmik na YouTubie Romana Kołtonia, najnowszy tutaj Prawda Futbolu, razem z Mateuszem Borkiem. Mateusz Borek tutaj debiutuje na tym kanale, w tym filmiku. Bardzo profesjonalna analiza. Wiadomo, że moje opinie to są tylko takie opinie kibica, natomiast tam po prostu profesjonaliści zajmujący się tym od lat. Obejrzałem to całe. Mam podobne przemyślenia. Miałem podobne przemyślenia. Ten filmik dopiero później obejrzałem już tak na spokojnie, bo wiadomo, że wcześniej emocje we mnie buzowały. Potem obejrzałem ten filmik Romana Kołtonia i Mateusza Borka. Moje przemyślenia są bardzo podobne właśnie, że najbardziej żal takich piłkarzy jak Łukasz Piszczek, jego słabej gry Łukasza Piszczka, takiej zadziwiającej. Arkadiusz Milik, podanie nie dochodziły, to nawet. Nawet powiedzmy, że można wybaczyć, powiedzmy, że możemy stwierdzić na przykład, że Adam Nawałka i jego sztab nie przygotował na odpowiedni okres, powiedzmy, że może ten szczyt form naszych zawodników dopiero przyjdzie, tak? Że powinien już przejść na ten mecz, ale jeszcze przyjdzie. To jeszcze można wybaczyć, ale podanie, ale to w ogóle taktyka, nie wygląda to najlepiej. Natomiast miejmy nadzieję, że jeszcze nasi pokażą, na co ich stać, że po prostu zagrają normalną piłkę, do jakiej Polacy nas przyzwyczaili w ciągu ostatnich 4 lat już prawie, tak? Natomiast co? Pojawiają się też takie głosy, tutaj muszę się od nich odnieść, podobne do tutaj mojego zdania, że od czasu, kiedy mecze są pokazywane na TVP, to jest znacznie gorzej, że TVP od wielu lat kojarzyło się, powiedzmy, w tym okresie, kiedy pokazywało mecze polskiej reprezentacji, jednak z przegranymi, tak, w tym XXI wieku. Może tam kiedyś dawniej, wiadomo, że była jedna telewizja i wtedy lata 70., 80. były sukces, natomiast w XXI wieku TVP kojarzyło się ze słabą grą naszej reprezentacji, tak, gdzie faktycznie no, bardzo często nie radziliśmy sobie z przeciwnikami. No i ten złoty okres ostatnich lat, Polsat, sukcesy, te ostatnie 4 lata. No i teraz znowu TVP i znowu są przegrane mecze. Wiadomo, że piłkarze nie odczuwają tego, jak mecz jest komentowany, czy to jest Mateusz Borek i Tomasz Hajtow w telewizji publicznej, czy to jest, powiedzmy, Dariusz Pakowski i tam, nie wiem, Andrzej Łuskowiak, czy ktokolwiek komentujący w telewizji. Piłkarze tego nie słyszą, natomiast też jest taka aura, że otoczenie dziennikarzy, ci, którzy pytają się ich przed meczem, po meczu, zaraz po meczu, to jednak buduje coś takiego. Zawsze był Marcin Fedek, zawsze byli dziennikarze z Polsatu, którzy zadawali takie, a nie inne pytania. To też buduje taką aurę, że Adam Nawałka jest bardzo przesądny, tak? No o tym wiemy. W ogóle my jesteśmy jako naród też bardzo często przesądni. Pewne rzeczy, jeżeli pewien element może niezauważany zmieni się, to w tym momencie rezultat może być taki, jaki tutaj mamy. I to jeszcze takie coś, że dyskrecja na przykład takiego Marcina Fedka, czy Romana Kołtonia, Mateusza Borka przy zadawaniu pytań, no versus
zachowanie Jacka Kurowskiego z TVP, który zaraz po kontuzji Kamila Glika napisał na Twitterze, że Kamil Glik nie jedzie na mundial. Kamil Glik, panie Jacku, pojechał na mundial. No i nie wiem, przeprosił pan za to, może pan już nie pamięta, co pan napisał. Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo brak mi słów. Natomiast trzymam kciuki za naszych piłkarzy. Mam nadzieję, że w następnych meczach po pierwsze, że wygrają. Wygrają mecz z Kolumbią, wygrają mecz z Japonią i wyjdą bez problemu z grupy. Ale nawet jeśli nie wyjdą z grupy, bo też może być tak, że Japonia z Senegalem podzielą się punktami, wtedy będzie trudno. Nawet jeżeli nie uda się naszym reprezentantom wyjść z grupy, to życzę im bardzo dobrych meczów, tak żeby po prostu ich to zbudowało, bo świat się nie kończy na tym mundialu. Może my jesteśmy taką drużyną. Siatkarze śmiali się z piłkarzy, że tutaj mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor, a sami od kilku igrzysk olimpijskich dochodzą tylko do ćwierćfinału igrzysk, tak? Reprezentacja Meksyku w piłce nożnej od kilku mundiali dochodzi do 1/8. Może nasze miejsce na ten czas rozwoju naszej piłki to jest dojście do mistrzostw świata i odpadnięcie z grupy. Może to jest ten nasz moment w dalszym ciągu, tak? Być może nie stać nas na więcej jeszcze. Nas nie było na mundialu od 12 lat, teraz jesteśmy. W 2002 roku wracaliśmy po 16 latach. Może za chwilę będzie lepiej. Hiszpania też przez wiele lat nie wygrywała Mistrzostwa Świata. Wszyscy mówili, że grają jak nigdy, odpadają jak zawsze. Natomiast w końcu Mistrzostwo Świata swoje wygrali, tak? Dopóki grasz, masz szansę. Dopóki grasz, jesteś graczem. Dajesz sobie szansę na to, żeby wygrać, tak? Więc trzymam gorąco kciuki za naszych reprezentantów. Chcę, żeby grali jak najlepiej. Chcę, żeby ta i gra pozwoliła na to, żeby przejść do 1/8, przynajmniej do 1/8, żeby wyjść z tych Mistrzostw Świata z twarzą i żeby Adam Nawałka, jeżeli dalej chce, dalej był trenerem naszej kadry, bo to mimo wszystko, mimo tego dzisiejszego meczu, mimo wszystko to idzie do przodu. Za chwilę będą nowi piłkarze, za chwilę nowi piłkarze będą potrzebowali kontaktu z dobrym trenerem i z tą wiedzą i z tym doświadczeniem, tak? Także trzymajmy kciuki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.